Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Dziś mamy 15 czerwca i 15. infografika, ta taka czerwona, prowadząca do kursu CCSIF, czyli Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu, jest już dostępna na Instagramie, LinkedInie i Facebooku. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z nią. Dzisiejsze bowiem mikro rozważania dotyczyć będą naprawdę mikro zagadnienia. Bardzo małej, bardzo błahej wydawałoby się sprawy. Mianowicie chodzi o precyzję. Zanim jednak ci o niej opowiem, zrobię pierwszy poranny, łykawy wybacz. Dobra. Precyzja. <ścoughs> Głos mi siada. Precyzja. O co chodzi? Chodzi o nie tyle o samą precyzję, co o jej efekty, jej skutki, o błądy. Błędy decyzyjne. Wywiadowcy mają często taką, taki sposób postępowania, że zasadę niedokładnej precyzji przekładają na różne swoje działania. Czym jest zasada niedokładnej precyzji? Jest to zasada, którą stosuje się w czasie kontaktu z drugim człowiekiem, w czasie rozmów. Polega to na tym, że na zadane pytanie Odpowiadamy najbardziej nieprecyzyjnie jak to tylko możliwe, ale odpowiadamy na to pytanie. Na przykład na pytanie, ile masz lat? Nie odpowiadamy, że mam 50 lat, tylko odpowiadamy, jestem w wieku średnim. Na pytanie, skąd jesteś? Nie odpowiadamy, będąc na przykład za. W, gdzieś w Polsce, tak? Gdzie, skąd jesteś? Nie mówimy, jestem z ulicy takiej, a takiej, czy nie, jestem z miasta takiego, a takiego. Trzeba najbardziej ogólnie powiedzieć, skąd jesteś? Z, z południowej Polski. Niewiele mówi. Oczywiście, jak ktoś będzie ciągnął, wówczas yy, zawęża się te odpowiedzi, ale zwykle rozmowy polegają na tym, że się rozmawia i, i nie ma to większego znaczenia. Natomiast y, ta zasada, o ile świetnie sprawdza się w rozmowach, o tyle dosyć kiepko y, sprawdza się w pracy informacyjno-analitycznej, a już nie daj Boże, strategicznej. Myślę, że z praktyki zupełnie mamy takie trzy obszary, kiedy taki błąd powstaje, gdzie brak precyzji prowadzi do czasami katastrof, czasami nawet do strat finansowych firmy. Po pierwsze, kiedy wywiadowcy, researcherzy używają nieprecyzyjnego języka. Już mówiłem kiedyś o dwuznacznościach, to znaczy o tym, że dane rzadko kiedy są, nawet te liczbowe, one rzadko kiedy są jednoznaczne. Je trzeba dokładnie przeanalizować, zrozumieć, co te dane nam opowiadają. To są dane ilościowe, dane jakościowe, czyli to, co usłyszy się, te, Słowa, teksty, zdania, również są bardzo dwu lub wieloznaczne. I teraz niedokładność, brak precyzji w tym, co robimy, co mówimy, czym się zajmujemy, jakie są tego efekty, do którego dopuszcza się wywiadowca na przykład. Na razie zaczynamy od, 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 momen od momentu zbierania informacji, no to jeżeli. Takie dwuznaczne informacje, dane, takie dwuznaczne dane przekaże on analitykowi. Analityk może popełniać dalej błędy, maleńki błąd, jak kula śniegowa, może rosnąć. To samo jest, jeżeli analityk zajmuje się już analizą tych danych i ich przekształcaniem w informacje. Tam również mamy do czynienia z wieloznacznościami, dwuznacznościami i, i, i również może się zdarzyć, że nieprecyzyjnie użyte słowa, sformułowania, nie daj Boże rekomendacje spowodują, że że to komunikat jakim jest informacja zostanie bardzo źle odczytany, niezrozumiany i doprowadzi do, 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 proble do problemu, do błędnej decyzji no i trzecia sprawa Odbiorcy. Musimy pamiętać o odbiorcach naszej pracy. I teraz, w momencie, kiedy decydenci otrzymują e, raport analityczny, otrzymują wnioski, otrzymują rekomendacje, oni nie mogą ich rozumieć inaczej niż, niż to, o co chodziło analitykowi. Błąd taki również bardzo często powstaje, albo szczególnie, gdy decydent Próbuje się, próbuje uzyskać informacje już w trakcie jej opracowywania i analityk posługując się, albo wywiadowca posługując się swoim slangiem zawodowym, czyli swoim słownictwem zawodowym, którego używa, może używać w najlepszej wierze, najbardziej e, profesjonalnie i najbardziej jasno wykładać o co chodzi, używając konkretnych słów, tak, a decydent. Może tego nie zrozumieć. To jest taki sam problem. Przejdę teraz może do, do, do takich rzeczy mm, troszeczkę z boku biznesu. Jak jest VPN? Jeżeli ktoś nie potrafi czytać akt operacyjnych, jeżeli ktoś nie potrafi czytać analiz, które tam są zawarte, i na ich podstawie stawia tezy bardzo mocne, no to popełnia potężny błąd. Popełnia potężny błąd. Tak samo jest w komórkach, w pracy CSI, w pracy wywiadu, w pracy analityki, w biznesie. Trzeba być precyzyjnym, bardzo, bardzo precyzyjnym. Trzeba również używać precyzyjnego słownictwa, precyzyjnie wysławiać się o tym, czym się zajmujemy i o co nam chodzi. Mówię o, o tym, o komunikacji pomiędzy nami wewnątrz komórek. Wywiadu wewnątrz komórek analitycznych. Jeżeli analityk mówi, nie można wykluczyć, że coś się wydarzy, to nie oznacza, że to się wydarzy, nie oznacza, że to się nie wydarzy, oznacza to tylko tyle, że nie można wykluczyć, dlaczego. Na pewno jest to tam opisane, bo, bo są na pewno opisane jakieś warunki brzegowe, które muszą się wydarzyć, żeby do czegoś takiego doszło. Nie nie należy dopisywać, nie należy twierdzić, że jak napisał, że nie można wykluczyć, że coś się wydarzy, to już wiemy, to na pewno się wydarzy. Tak nie będzie. Zasada precyzji. Bądźmy, bądźmy precyzyjni. Zawsze. To jest zasadniczo tyle, co ja chciałem Ci dziś przekazać. Życzę Ci bardzo miłego dnia. Słonecznego, wspaniałego, dobrego, sukcesów. Satysfakcji. <noise> Wszystkiego dobrego. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć.